Dzień dobry, witam przy choince w Wigilię 24 grudnia roku pańskiego 2021. A w tym szczególnym dniu wsłuchujemy się w słowo Ewangelii z Ewangelii według Łukasza z drugiego rozdziału, gdzie czytamy: Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. Będziemy śpiewać dzisiaj i w te święta o radości. Radość dziś nastała, czas radości, wesołości nastał światu temu. Aniołowie zwiastowali pasterzom radość wielką i wzywali, że w związku z tym nie muszą się obawiać. Moi drodzy, muszę jednak powiedzieć, że ja z Wigilią mam czasami problem, bowiem niejedni z was jeszcze dzisiaj będą w pracy i może już myślami w tym, co jeszcze trzeba zrobić, jaki będzie ten wigilijny wieczór. Inni może krzątają się, aby przygotować wszystko jak najlepiej. Być może przychodzi i zdenerwowanie, bo czegoś zabrakło, albo ktoś miał coś zrobić, nie zrobił tak jak powinno, albo w ogóle nie zrobił. I tak dużo stresów, dużo gonitwy. I potem nagle mamy wszyscy zasiąść do wigilijnego stołu i odczuwać wewnętrzną radość, pokój, być mili i serdeczni dla siebie. No, czasami jest to wielka sztuka. I ja bardzo sobie cenię, że w tradycji Górnego Śląska, ewangelickiej tradycji, ale nie tylko, myślę, że na Górnym Śląsku, ale w innych regionach naszego kraju, ten wieczór wigilijny rozpoczynamy od nabożeństwa. Czyli wychodzimy ze świata do kościoła, tam wsłuchujemy się w Ewangelię godową, tam się wyciszamy, tam doznajemy pokoju i otrzymujemy tę radość, którą zwiastowali aniołowie. I potem z tym wszystkim idziemy i zasiadamy do wigilijnego stołu. Oczywiście nie wszędzie tak jest, nie wszędzie tak musi być. Chodzi o tę radość. Kiedy będzie ta radość? Ta radość jest zakłócana, kiedy pomyślimy o sytuacji na granicy białorusko-polskiej, kiedy pomyślimy o przepełnionych szpitalach, zwłaszcza oddziałach covidowych. Ale tutaj nie chodzi o radość, którą mamy z zewnątrz czerpać, ale radość, którą przynosi Zbawiciel Jezus Chrystus, bo o takiej radości mówili aniołowie. Ta radość jest związana z pokojem, bo nie wyobrażam sobie, że gdzie nie ma radości, tam jest pokój i na odwrót. Jak osiągnąć tę radość? Moja rada jest taka: posłuchać wezwania Pana Jezusa, który mówił, że musimy się stać jak dzieci. I może właśnie w te święta powinniśmy stać się jak dzieci, które są szczere, nieraz do bólu, otwarte, bezpośrednie. Kiedy dziecko się uśmiecha, to tę radość widać i w jego oczach. A żeby stać się jak dziecko, trzeba odrzucić wzajemne żale, pretensje. Trzeba się po prostu uniżyć, nie uważać: ja jestem mądrzejszy, moje racje są najważniejsze, moje zdanie tylko się liczy. Na innych patrzę z góry, nie wszyscy muszą słuchać. Popatrzeć z serdecznością, czułością, życzliwością nie tylko na najbliższych, ale na wszystkich. Tak jak patrzy na nas to dzieciątko, które dla nas się narodziło. I życzę wszystkim na ten świąteczny czas jak najwięcej radości i Bożego pokoju, którego świat nam dać nie może.